A teraz chciałabym zaprosić dr Beatę Baron, która jest doktorem nauk społecznych. Nauczyciel i nauczyciel akademicki z 20-letnim stażem, wykłada na Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej oraz na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog prowadzący program Warsztaty dla Rodziców, matka dwójki nastoletnich synów, przedstawi temat zaniedbania jako forma przemocy. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy o tym rozmawiać. Może, tak jak powiedział pastor Marek Krakowski, cieszę się w kontekście słowa przemoc, nie bardzo pasuje, ale ja naprawdę się cieszę, dlatego że o tym mówimy. A kiedy nie mówimy, to dajemy takie ciche przyzwolenie, żeby ta przemoc miała miejsce w naszych rodzinach. A mówimy też dlatego, że dzieje się to naprawdę. Dzieje się nie tylko obok nas, nie tylko gdzieś na zewnątrz, ale dzieje się w naszych rodzinach. Dlatego nie możemy o tym nie mówić. Teraz przez kilkanaście minut chciałabym, żebyśmy porozmawiali o zaniedbaniu jako formie przemocy. Jest to bardzo specyficzna forma krzywdzenia, dlatego że w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów przemocy nie przejawia się w aktywnym działaniu. Jest to raczej zaniechanie działania, nie podejmowanie czynności, które są potrzebne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka. Zaniedbanie dotyka głównie dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością. Te trzy grupy bowiem, ze względu na swoje ograniczenia, nie potrafią same zaspokajać swoich potrzeb. Potrzebują kogoś do tego, żeby im w tym pomógł. W związku z tym, że każda z tych grup wymagałaby dokładniejszego omówienia, dzisiaj skoncentrujemy się tylko na zaniedbaniu wobec dzieci. Definicje zaniedbania. Gdybyśmy popatrzyli na literaturę przedmiotu i poczytali, odwołując się na przykład do pani profesor Brągiel czy Kolankiewicz, to definicje te będą zwracały uwagę na niezaspokajanie potrzeb niezbędnych do prawidłowego rozwoju i do prawidłowego funkcjonowania dzieci. Gdybyśmy popatrzyli na raport dotyczący działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia z roku 2019, to zaniedbanie jest na trzecim miejscu po przemocy psychicznej, po przemocy fizycznej, jeśli chodzi o przyczyny interwencji. Oczywiście bardzo często są takie sytuacje, że do interwencji dochodzi dlatego, że jest więcej niż jeden rodzaj przemocy jednocześnie. Za zaniedbanie odpowiadają te osoby, które są odpowiedzialne za dziecko, czyli w pierwszej kolejności rodzice, opiekunowie prawni, jeśli rodziców nie ma, ale również wychowawcy, opiekunowie, nauczyciele czy lekarze. Mówiąc o zaniedbaniu, warto również wspomnieć, że zaniedbanie może być długotrwałe, chroniczne, może trwać całymi tygodniami, miesiącami czy nawet latami, ale może być również incydentalne. Może to być tylko jednorazowy, no właśnie, incydent. Jakie są przyczyny zaniedbania? Przyczyny są bardzo złożone. Może wynikać z takiego świadomego zaniechania działania ze strony najbliższych opiekunów dziecka, ale również może wynikać z braku podstawowej wiedzy, braku umiejętności wychowawczych. Może wiązać się z depresją rodziców, apatią, z braku motywacji albo odpowiednich wzorców opieki, dlatego że sami ci rodzice jako dzieci w swoim dzieciństwie wychowywali się w rodzinach dysfunkcyjnych i doświadczali takiego właśnie zaniedbania. Może to być również wynikiem braku odpowiednich środków materialnych potrzebnych do zaspokajania potrzeb dziecka. Jakie będą rodzaje zaniedbania? Za profesor Marią Kolankiewicz chciałabym przywołać pięć rodzajów zaniedbania. Zaniedbanie prenatalne, zaniedbanie fizyczne, psychiczne, zwanie również emocjonalnym. I tutaj możemy powiedzieć, że jednocześnie zaniedbanie emocjonalne będzie także przemocą emocjonalną, o której w dalszej części naszej konferencji. Może być zaniedbanie edukacyjne i zaniedbanie cywilnoprawne. No to pokrótce o każdym z tych rodzajów zaniedbania. Zaniedbanie prenatalne. Taką rzeczą oczywistą, o której moglibyśmy pomyśleć, mówiąc o zaniedbaniu prenatalnym, no to będzie palenie papierosów przez kobietę w ciąży, zażywanie środków psychoaktywnych, spożywanie alkoholu, ale nie tylko te, bo to również wszystkie zachowania antyzdrowotne, które właśnie kobiety w czasie ciąży, czyli na przykład co? Brak odpowiedniej ilości snu.
brak dostatecznego odpoczynku w ciągu dnia, brak ruchu na świeżym powietrzu, duży wysiłek fizyczny, to również noszenie ciężarów, ucisk na brzuch, uprawianie ekstremalnych sportów w czasie ciąży, krępowanie brzucha ciasnym ubraniem, żeby tej ciąży nie było widać, bo jeszcze nie chcemy o niej powiedzieć, jeszcze nie chcemy, żeby ktoś widział, że jesteśmy w ciąży. Bardzo niebezpieczne jest narażenie kobiety ciężarnej na działanie środków chemicznych, na promieniowanie jonizujące, hałas, pola elektromagnetyczne, wibracje różnego rodzaju. No moglibyśmy do tego dodać jeszcze nieodpowiednią dietę, którą stosuje kobieta w okresie ciąży, czy też niekorzystanie z opieki medycznej. Kolejny rodzaj zaniedbania to zaniedbanie fizyczne. Tutaj możemy mówić o niedożywianiu lub złym odżywianiu dziecka, o braku troski o higienę i zdrowie dziecka, niezapewnienie właściwego ubrania, nieodpowiednia opieka nad dzieckiem, zostawianie dziecka samego na kilka godzin, a czasem nawet na kilka dni. Taka nieodpowiednia opieka nad dzieckiem, czy zostawianie dziecka samego może powodować urazy fizyczne dziecka. W skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do jego śmierci. Zaniedbanie psychiczne. Zaniedbanie psychiczne, tak jak powiedziałam, jest... Gdybyśmy chcieli zrobić takie dwa zbiory, w jednym byłoby zaniedbanie psychiczne, w drugim byłaby przemoc emocjonalna, to mamy taką część wspólną, która łączy zaniedbanie psychiczne i przemoc emocjonalną. Możemy nawet mówić, że zaniedbanie psychiczne jest przemocą emocjonalną, w tym przypadku wobec dziecka. To jest niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka, takie najważniejsze potrzeby, które ma każdy człowiek. To potrzeba miłości, przynależności, poczucia bezpieczeństwa. Jeśli te potrzeby są deprywowane, to możemy mówić o zaniedbaniu emocjonalnym dziecka. Będzie się to przejawiać w obojętności wobec dziecka, w braku reakcji emocjonalnej na sygnały, które płyną ze strony dziecka. Będzie się objawiać brakiem czasu na to, żeby zrobić coś wspólnie z dzieckiem, pobawić się z nim, spędzić z nim czas. Będzie to brak czasu na rozmowy, brak zainteresowania dzieckiem. To wszystko zaniedbanie psychiczne, zwane też emocjonalnym. Zaniedbanie edukacyjne. Zaniedbanie edukacyjne dotyczyć będzie właśnie tej sfery związanej z nauką, ze szkołą, z przedszkolem. Będzie to niedopilnowanie na przykład realizacji obowiązku szkolnego dzieci. Będzie to przyzwolenie na wagary, brak zainteresowania osiągnięciami edukacyjnymi dziecka, niewspieranie dziecka w jego osiągnięciach edukacyjnych, nieinteresowanie się tym, co dzieje się właśnie z dzieckiem w tej przestrzeni szkolnej. Będzie to również nieudzielenie pomocy dziecku, które ma specjalne potrzeby edukacyjne, które potrzebuje być może odpowiedniego czy innego podejścia do tego, żeby mogło wiedzę zdobywać. Zaniedbanie kolejne to zaniedbanie cywilnoprawne. Przykładem takiego zaniedbania może być niezarejestrowanie narodzin dziecka. Gdybyśmy patrzyli na akty prawne, z takiej perspektywy prawnej, to powyższe formy zaniedbania są naruszeniem obowiązków rodzicielskich. Patrząc na artykuł 48 Konstytucji RP, możemy przeczytać: rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Z kolei patrząc na kolejny artykuł z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, artykuł 95, czytamy: władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Dalej czytamy, że władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Zgodnie z artykułem 96, rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Zobaczcie, pojawiają się takie pojęcia jak dobro dziecka, jak troska o rozwój fizyczny, o rozwój duchowy, o poszanowanie wolności i praw dziecka. Dlatego te artykuły, które się tutaj powołałam, moglibyśmy przywołać dużo więcej, ale chciałam tylko zasygnalizować, że również z perspektywy prawnej rodzice są zobowiązani do dbania o swoje dziecko.
Jakie będą w takim razie skutki zaniedbania? Dziecko, które doświadcza zaniedbania tej formy przemocy, może mieć nieadekwatną do swojego wieku wagę i wzrost. No, będzie się to wiązało na przykład z niewłaściwym odżywianiem, czy z dbaniem o taką kondycję fizyczną dziecka. Może to być brak higieny osobistej, stany depresyjne dziecka, wycofanie się, apatia. Może to być również nadmierna ruchliwość. Gdybyśmy patrzyli na taką sferę emocjonalną, to dzieci zaniedbane będą doświadczały poczucia krzywdy, będą doświadczały poczucia wstydu, na przykład przed swoimi rówieśnikami. Będą miały zaniżoną samoocenę. To wszystko będzie powodowało trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Możemy zwrócić uwagę również na to, że będą miały niższe poczucie własnej wartości, czy w ogóle brak poczucia własnej wartości. Trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, opóźnienia edukacyjne. Mogą przejawiać deficyty emocjonalne i poznawcze. Mogą mieć zły stan zdrowia, a w ostateczności jako taka no już najbardziej drastyczny skutek zaniedbania może być to nawet śmierć dziecka. W związku z tym, że jest to ważny problem i że ten problem też się może zdarzyć, może spotkaliśmy takie dzieci gdzieś w swoim otoczeniu, warto zwrócić uwagę na symptomy. Co powinno nas zaniepokoić? Te symptomy, które właśnie świadczą o tym, że dziecko doświadcza zaniedbania. Dziecko często jest niedomyte, ma brudne ubrania, może nieładnie pachnieć, może być ubrane nieodpowiednio na przykład do pogody, do swojego wzrostu, do w ogóle do swoich gabarytów. Możemy obserwować zaburzenia jedzenia, czyli na przykład dziecko nie dojada albo nadmiernie się objada, nie potrafi przestać spożywać jakiegoś posiłku. Ma bóle brzucha, głowy, wymiotuje, jest opóźnione w rozwoju fizycznym i emocjonalnym. Często może bywać zmęczone, apatyczne albo senne. Jeśli mamy wiedzę na temat tego, co dzieje się z dzieckiem w przestrzeni szkolnej, to może nas zaniepokoić to, że dziecko nieregularnie uczęszcza do przedszkola albo do szkoły. Są również takie dzieci, które przychodzą do szkoły jako pierwsze, jak tylko szkoła czy przedszkole się otwiera i wychodzą jako ostatnie. Tak? To też może być takim sygnałem niepokojącym, że to dziecko większość dnia przebywa w placówce. W rozmowie z nim dziecko nam może mówić, że jest samotne, że nie ma się z kim bawić, że często zostaje samo w domu, że rodzice gdzieś wychodzą. Tak? Dzieci również mogą o tym wspominać. Takie symptomy powinny nas zaniepokoić. To tak krótko na temat zaniedbania. Ja w swojej 20-letniej pracy spotkałam się z wieloma takimi dziećmi, które tego zaniedbania doświadczają. Takie najtrudniejsze, które bardzo mocno mną wstrząsnęło, bo chciałam teraz powiedzieć o takich trzech krótkich przykładach. Sytuacja, która wstrząsnęła mną najbardziej, to była sytuacja dziecka kilkumiesięcznego, niemowlaka, które zmarło w swoim łóżeczku z pragnienia i z głodu. Dlatego, że mama, która nadużywała alkoholu, zostawiła to dziecko i zapomniała, że je ma. Tak? I to działo się kilka lat temu, niedaleko Warszawy, w naszym kraju takie sytuacje mają miejsce. Pamiętam dziewczynkę 9-letnią, która zawsze przychodziła do szkoły brudna, niezbyt ładnie pachniała, miała tłuste włosy, nie miała nic do jedzenia. Jak możemy się domyślać, to wszystko powodowało określoną reakcję ze strony jej rówieśników. Doświadczała poczucia odrzucenia, stała zawsze z boku, z nikim się nie bawiła, nikt do tej zabawy nie chciał jej zapraszać. Z czasem stała się takim niewidzialnym dzieckiem, które właśnie boryka się z zaniżoną samooceną, z brakiem poczucia własnej wartości i no, ma poczucie, że tak naprawdę jest nikim, że jest obojętny dla wszystkich innych. Taki lżejszy przykład to chłopiec, lat 8, druga klasa szkoły podstawowej, który regularnie, przynajmniej 3 razy w tygodniu przychodził do szkoły 2-3 godziny spóźniony, tylko dlatego, że mama, która akurat wychowywała go sama, nie potrafiła rano wstać. Tak, rano wstać. Wszystko inne potrzeby emocjonalne były zaspokojone, ale właśnie to zaniedbanie edukacyjne. Mama nie potrafiła rano wstać, w związku z tym jak wstała i dopiero doprowadziła siebie do porządku, to mogła zaprowadzić dziecko do szkoły, a to było już 2-3 godziny po rozpoczęciu przez niego lekcji.
z wypowiedzi dzieci. Jeszcze pozwólcie, że zacytuję. Chłopiec lat 13 nie potrzebuje rodziców, wystarczy mi taśma z nagraniem Wynieś śmieci. Zobaczcie, do czego zostaje sprowadzona relacja między rodzicami a dziećmi, jak to dziecko może odczuwać. Dziewczynka lat 12, to sprzed kilku tygodni dosłownie, rozmowa z nią. Jeśli myślisz, że jesteś czymś, co wszystkim przeszkadza, zignoruj to. Zobaczcie, jaka strategia dziecka zaniedbanego. W sytuacji, kiedy potrzeby dziecka emocjonalne są deprywowane, to dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, to dziecko się poddaje, zaczyna myśleć, godzić na tą obojętność, ale nie dlatego, że zauważyło, że rodzic ma problem, ale dlatego, że uwierzyło, że jest nikim. I taką najtrudniejszą sytuacją właśnie w zaniedbaniu jako formie przemocy jest to, że dziecko zaczyna wierzyć, że jest nikim i zaczyna w ten sposób się zachowywać. To wpływa na jego relacje interpersonalne. Dlatego powiedzmy temu nie, zatrzymajmy tą formę zaniedbania, żeby właśnie dziecko, dzieci, które gdzieś są wokół nas, nie rosły w takim poczuciu, że są nikim. Przy każdej możliwej okazji będę jeszcze cytowała słowa, które bardzo lubię, duńskiego terapeuty i pedagoga Jaspera Jula. Posłuchajcie, nie ma nic piękniejszego niż poczucie, że jest się kimś wartościowym dla drugiego człowieka. Że jest się kimś wartościowym dla drugiego człowieka. To jest przeciwieństwo tego zaniedbania, kiedy dziecko zaczyna wierzyć, że jest nikim. Dziękuję bardzo. My również bardzo dziękujemy. Jest tak wiele rodzajów przemocy, ale ta przemoc wynikająca z zaniedbania jest dosyć widoczna. Nie bądźmy obojętni. Nie bądźmy obojętni na tych, którzy tej formy doświadczają, jak i innych form, o których jeszcze będzie mowa. Przed nami 15-minutowa przerwa. Zachęcam do napicia się czegoś ciepłego i do dołączenia do nas podczas tej drugiej części konferencji. I też tą przerwę zachęcam, żebyście wykorzystali na zadawanie pytań. Jeszcze raz przypominam, że można zadawać pytania bezpośrednio na czacie, bądź poprzez wysłanie maila na nie@advent.pl. Dziękuję i zapraszam za 15 minut.